Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim szykuje się do walki o klienta. Od 1 września zmianie ulegnie rozkład jazdy. Ma zostać dostosowany do oczekiwań pasażerów. Doszliśmy do porozumienia i zarząd przedstawił nową propozycję zmian linii komunikacyjnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. I tutaj taka nowa rzecz pojawia się. Linia 0, która ma spowodować uzupełnienie linii numer 3, a tym samym zapewnić bardzo regularną, częstą komunikację po najważniejszych punktach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzenie zerówki ma na celu zwiększenie częstotliwości pojawienia się autobusów na przystankach. Nowa linia ma obsługiwać ścisłe centrum miasta. Ona będzie startowała z ulicy Ogrodowej przez, no tutaj przez Jana Pawła do Radwana, potem tak, Polna, Jurzecka, Rynek, Aleja 3 Maja, Żabia, Mickiewicza, Waryńskiego i z, no i z potem na Ogrodową. Te zmiany na poszczególnych liniach powodują to, że w dni robocze, na przykład na niektórych przystankach, komunikacja będzie odbywać się z częstotliwością co 8,5 minuty. Autobusy MPK częściej jeździć będą też do szpitala powiatowego. Będzie to możliwe po wprowadzeniu korekty na linii numer 1. Zagęszczenie komunikacji w centrum miasta musi się odbyć poprzez likwidację nierentownych kursów. Były takie kursy, na przykład na Piące po godzinie 18, już tych kursów jest mniej. Na przykład dwójka, która jeździła przez Pułanki, tam były 2-3 osoby, jeździło, to też z dniem 1 września ona będzie, znaczy wróci na starą trasę. Zmieniliśmy trochę przebieg linii numer 8. Po prostu skróciliśmy ją, żeby ona nie jeździła do Mopsu, tylko do Żabiej i skręcała w Aleje i z powrocem na Gutwin. Udało nam się dzięki temu uzyskać większą częstotliwość. Zmiany wprowadzone przez nowy zarząd obowiązywać będą od 1 września. Prezydent daje spółce czas do końca roku, aby sprawdzić, czy przyniosą one efekt. Na miasto wyjedzie 20 autobusów. Trwa przygotowanie wizualne pojazdów, tak aby miały one jednolitą kolorystykę. To nie koniec działań wizualnych. Spółka otwiera się na klienta. Trochę szatę graficzną rozkładów jazdy, to może trochę też i dla młodzieży. Na każdym rozkładzie jazdy będzie kody QR-Q. W momencie, kiedy ktoś ma smartfona, to wie, o czym mówię, to znaczy w momencie, kiedy się to odczyta, wchodzi się na naszą stronę internetową bezpośrednio i ma się dostęp do każdego składu jazdy. Myślę, że młodzież będzie z tego zadowolona. Zamiast robić zdjęć, to po prostu od razu sobie to ściągnie. Także to są takie nowości, na które nas no, na obecną chwilę stać. Na wiele MPK nie stać. Spółka jest teraz w trakcie restrukturyzacji. Nieustannie poszukiwane są oszczędności. Są redukcje zwolnień, są przeniesienia, jest niektórych pracowników na inne stanowiska, przejmowanie funkcji zewnętrznych przez, bo na przykład spółki mieliśmy umowę zlecenie firmy zewnętrznej, znaczy nie firmy, tylko po prostu pracownicy na przykład na hucie świadczyli usługi, my przyjęliśmy z dniem 1 sierpnia już my sami te usługi. Obecnie załoga MPK liczy 119 pracowników. Od początku roku zmniejszyła się o 13 osób. Najbliższe miesiące to dla spółki szansa na wypracowanie jak najlepszego wyniku. Może temu sprzyjać niska cena ropy. Prezydent Jarosław Górczyński prosi o cierpliwość i wyrozumiałość. Spółka dostała szansę na wyjście z trudnej sytuacji. Jednak nadal istnieją przynajmniej 3 warianty, łącznie z ogłoszeniem przetargu na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, jeśli zmiany te nie przyniosą poprawy.